Nie wiem ci, tylko chwila. Ty, a tego ogle ci potrzebne, czy nie? Potrzebne! Wszystko to w tej postaci jest niepotrzebne! Zostawcie! Ty ich nie używasz, no po to ci. Ja przeczytam sobie tylko czasopismo. No, kurwa, rozkradli mnie w chuj, no. Czasopismo Dobre Kuchnie, przeczytam sobie. Gdzie jestem w ogóle? Ej, przyjedzie po mnie ktoś? Dobra, ale no nie wiem, tak ci aktor, powiem. Zaraz przegniesz bagietę. Czasopismo, ja muszę się ogrzeć, sorry. Ile czasu to? Lekturę przeczytać. Żebyś się podpalił tak samo jak ja. Czasopismo Elektronika numer 2. Ja ci kurwa skrzynkę gnoju zrobiłem. Nie wiem, chciałem to użyć do ogniska, w jednej chwili zacząłem się palić. No. Popalony jestem. Pomoże mi ktoś, bo chciałem tutaj... Taki chłociak jesteś. No właśnie, Kamcia mówiła, że jesteśmy chłociaki. Tak byśmy rzucili te ciało do ognia. Kamia mówiła... Dostawcie moje ciało! Ej, Shiro. Można go na kawałki podziąć, a potem zjeść. Shiro, kurwa, i to, że ja zapominam o tych zasadach, co? O jakich zasadach? Bo powiedziałeś właśnie o sobie z Discorda. No dobra, no ja tylko napomknąłem, że powiedziała, że chłociak, no ale ja no nie gadam non-stop. O to mi chodzi. Koledzy, kurwa, ej. Zostawcie to ciało. Ej, ale... co to jest? Ej, przyszło zombie! Kurde! A nie, teraz się tyle tej zombie naryspiło, że kurwa. Tak, dzięki Shiro, sprawdziłeś na nas klątwę. To pewnie jesteś pięknie. To nie klątwa, tylko moje krzyki, jak się paliłem. Gościu, ja muszę odjeżdżać stąd. Nie mam rany przez ciebie. Ugryzły cię? Nie, mam ugryzienie, mam na prawej ręce. Zapewne... Ja zapewne aktor cię rzucił do ogniska. Też mi się tak wydaje, wiesz? Dobra, ja Mi się wydaje, że ktoś mnie po prostu popchnął tego ogniska, bo przecież my tutaj możemy na siebie nachodzić. Dzięki, Shiro, dzięki. Dziękuję, jak to robi, to on mnie wrzucił do ogniska. Co, i to zapach rozprowadziło? Pieczonego mięsa, kurwa. Smacznego. Pytałem się, czy ktoś po mnie przyjedzie. Widzę, kurwa, normalnie się rwiecie do tego? Ja właśnie wziąłem. Dobra, już nie jedź, aktor, sam sobie dojdę. Ty, ogień tu się zapalił. Prowadzę tylko więcej zombie na nas. Uuu, horda! Nice! Nie, ja muszę uciekać. Aż tyle tam ich jest? No, tam gościu przyszło, nie wiem, z 20 około. Jeszcze wszystko się podpaliło, mój samochód też. Że się rozprowadził zapach. Dla was metko rozpęd. Kurwa, bo zaraz mi przej... No weź, to ja! Tylko rozpęd chciałem wziąć. Ja odjeżdżam stąd. Do tamtego miejsca, szybko. Ratować moje rzeczy, no jedź do kurwy, jedź! No ale ja muszę maczetę wziąć sobie odciąć. No, zostaw moją maczetę do cholery! Gościu, mam ugryzienie. Ja muszę ci zaraz to odetnę. To innego ci odetnę. No to ja podchodzę ich. No kolego, tak to się nie bawimy. Zaraz zobaczysz, maczetę będziesz miał w półdupku. I zaraz będziesz koleżanką, nie kolegą. Co tu się pali? Piroklant weszły ci. Paliło, kto to w ogóle podpalił to wszystko? To wszyscy byli ci. Kurwa, Andriu. Oj. Gościu, szybko, ja muszę to wziąć, bo ja zaraz... O Shiro, odcinaj, dawaj szybko. Gdzie jest moje ciało? Zacznijmy od tego. Gdzie jest... No, tutaj. No tam się skończyło. Z tego fliflaka. Weź go, przeszukaj. Dobra, i odcinaj, dawaj. Dobra, no weź sobie tą maczetę na razie, czy zostawiłem ją. Dobra. Nie ma tam. Leży na podłodze. A, na podłodze, okej. Okay. Maczeta. Co ja? Nie no, już bez ręki jestem. Bezręcznie. O kuj. Ej, no, nie! Trochę ta sytuacja taka niezręczna. Jak się nazywa? Dużo tych zombiach. Teraz ci powiem, czekaj, bo się kupię. Matrix? Zombie się pali. No kurwa! Do wody, Shiro. Nie mogłem. Oparzenie, prawie po dłudzie, świetnie. A co, ty znów się no, skrzynka mi się pali, no kurwa! Podpaliłem się znów. Ja pierdolę, no moja skrzynka się zjarała, wszystko się zjarało, kurwa, no bez jaj. A tu koledzy lecimy na rosół. Jak mnie tam ugaść czy coś, nie wiem. Zacznij we mnie walić, Kurwa, i wszystko się zjarało, ja pierdolę. Shiro, ja.
Chociaż maczetę masz jeszcze. O, dobra, się spaliło. Jaki użyć? Nie wiem, aktor, niech ci powie, on to ogarniał. Kurwa. Aktor, jak odciąć rękę? Jak się to opcja nazywa? Tinker czy jak? Nie, masz obok gimnast, w sensie jak wchodzisz sobie w serce i tam masz obok gimnastyka, masz taką ikonę, nie? Okej. No i chyba, nie wiem, jaką mam część uciąć chyba. Uciekaj zombiaki idą w twoją stronę. No i klikasz w tą część, w którą cię ugryzły. Mogę odciąć? Możesz sobie sam, ale musisz szybko zabandażować, bo inaczej trup. Ja, wszystko, jedna noc wystarczyła, żeby wszystko stracić. Straciłem wszystkie podmioty, jakie mogłem, kurwa, znaleźć, świetnie. O, nie ma. No, tak samo miałem. O ile przeżyję i się nie zamienię w trupa. No to co, seria zaczęta od nowa. Ja ich tutaj potrącam, bo nie no, to jest nasze miejsce. Nic nie zostało. Piekiera strażacka mi została tylko i wyłącznie. Not good. I ona ci zaraz spłonie. Co ja mam napisane not good? Nie mogę odciąć, czy jak? Nie obcięta. A okej, okay, a jak odciąć w takim razie, jak ty mówiłeś? Aktora się pyta na ten temat, bo ja naprawdę nie wiem. Bo mówiłeś teraz, że no weszłem w to i co? Aktor ci mówił? Czekaj. A masz w ogóle czym odciąć? Mam maczetę. No. Zaraz się znów spadę. Ale ty chodź, jak będziesz w tej serii. Kurwa, zbieram wszystkie przedmioty, jakie mogę wziąć. Spierdalam stąd. Całe jedzenie, które zebrałem, poszło się jebać. Jak to zrobić. Ale jak chyba nie pamiętam, bo ja... Czekaj. Ej, a masz mój młotek jeszcze? Czy go odłożyłeś? A weź te i te podejdź do mnie. Dobra, podchodzę do ciebie. Ejcik, masz mój młotek? Raczej ta. Czekaj, się bandażuję i zdejmuję. Czekaj, no dobra, mam tą opcję i... Not good. Ale chodź tutaj do mnie. Tutaj. Bo chcę coś sprawdzić. A to jest Shiro, aha. Chodź tutaj do mnie, na dół. No. Podejdź się, kliknij na mnie i powiedzmy kliknij diagnoza medyczna. Diagnoza medyczna, no. Dobra, czekaj, ładuje się. No, no i, tak. I kliknij w to samo, co chciałbyś sobie zrobić i... Tak, no i tam rękę sobie wybieram, no. No i chyba powinieneś móc odciąć, czy nie możesz. No i dobra, klikam w to. To miejsce, zaraz powinien zacząć sobie no ciąć. No i mam not good. A to nie wiem, czemu tak powinno być. Martwą już. A czekaj, ja spróbuję ja ci odciąć. Czekaj. Osobetnie. Spróbuję zdjąć teraz i teraz. Nie, prawa ręka. Tak, odcinaj to, no dawaj. A to masz lewą rękę? A właśnie. A macie jakieś inne ostre narzędzie? Piekierę mam. Nóż. Dodaj... Mam wrażenie, że już rozpierdolenie tej ręki nie da w ogóle nic, bo to już tak długo zajmuje, że to się chyba na całe ciało... No, też coś tak dojrzewa. No to wytestujemy, nie? Dobra, no czekaj, nie ruszaj się. Ja się nie ruszam. Not good. A chyba to chodzi o to, że musimy mieć coś do cięcia, jakiś taki... Piła. Piła, właśnie. Nie mam piły, wszystko spłynęło. A mamy skrzynki, nie mamy już tam skrzynek, co? Dwie twoje nie. Stoją. No to ja mam tam piłę jedną, możemy sprawdzić. Ja cię piłą, nie no, to już jest... A jak było... No jak? A będziesz przeżywał agonię. Boże, ci bo jest PvP. No ta. Nie masz piły, aktor. Jak to nie mam piły? No żyje jeszcze, ej. Gdzie moja piła? No nie wiem, u mnie spłynęło wszystko w chuj, więc ci nie powiem, bo nie wiem. A dobra, mam przy sobie plecak, czekaj, wyjmę do ręki może. A siekierę możesz mi oddać. Czekaj, już ci wyrzucam. Czy mam krwawienie? Siekiera. Zadrapa... Co?!
mogę odciąć. Notkut mam cały czas. Chodź, podejdź. Chodź. Okej. Okay. Wyrzucę ci piłę, weź ją tylko w jakby ręce, w sensie jakby do ekwipunku takiego głównego, nie do plecaka ani nic. No. Kliknij powiedzmy teraz i spróbuj teraz odciąć sobie. Mam, dobra. Może całą odetnę już. W sensie, czekaj, no może, tylko przygotujmy sobie jakieś bandaże, tak, bo czy będzie mu trzeba... Ale ci HP będzie schodziło szybko. Mam... Jać. Nie? O, jedzie. Ja już się przygotuję na łatanie. Na łatanie tej ręki. Nie, mam nadzieję, że nie pomyliłem ręki. No, ty chyba ledwo pijesz. Myszki burdy bukarana? Zabandorowałem. Plecy, mam problem, pomyliłem rękę. Co? No, chyba. Nie jestem pewien. Tak, pomyliłem. U mnie to ty w ogóle masz rękę, to... Lewą ja ujebałeś. Lewą nie. Nie, lewa ręka, brudny bandaż u mnie jest. No ale nie ma lewej ręki, no zobacz na niego. Dobra, może zobaczmy. Nie no. Zrobimy burgera sobie. Pierdolę. Ja myślę, że zrobimy tak. Odwróć się. Nie. Zrobimy to szybko. Czekaj, honorowo, no. Czekaj. Zabijcie go, kurwa, bo on się będzie męczył. Czekaj. Mogę ja. Oddaj maczetę. Panowie, nie podchodź. No oddaj maczetę, masz kij. Prosi kijem, oddaj maczetę. Dobra, to ci wyrzucę. Ja tu znikam. Zamknę się w wozie i tyle. Dobra, słyszę, jakbyś sobie coś obcinał, wiesz? Tak, ja też bym się pogrywał. Ej, Andrew, siekiera, chodź. Gdzie jest siekiera? Patu, nie dochodź tu! Aktor, siekiera. Goń go! Ale wrzuciłem ci tam gdzieś nie na niego. Nie wyrzuciłeś jej. Andrew, wychodź. Honorowo. Szybko. Aktor, nie wyrzuciłeś siekiery. Czekaj. Wrzuciłem ci tam w miejscu, gdzie odcinali. Co, to ja może po prostu jej. Umrę w tym samochodzie. To jej też nie mam. Zobacz, wyku. Popatrz, mam puste, nie mam twojej siekiery. Ja wyrzucam siekierę. No kurwa, masz siekierę? No. A to on wziął, kurde. Andrew. O kurwa. Biłeś go? Załatwiliśmy to szybko. Leży. Ale świnio. Ja przynajmniej się męczyć. Ej, to my twoje zwłoki wsadzimy do samochodu. No dobra. Przynajmniej się męczyć nie będziesz musiał. Zabiorę sobie tu siekierę. Amputated anterior left arm. Ja pierdolę. Można zjeść? Chcesz to wiesz z niego. Turcjan, pomyliłem ręce. Shiro albo Turcjan też się nie chce cię męczyć o, już. Weź. Ale siekiery nie ma, ej. Ale ja nie mogę tej ręki wziąć. Na ziemię. Że co? Dałem ją wam na ziemię. A, dobra, jest na ziemi. Nie mogę jej wziąć tej ręki. Dobra. To ja kończę ogólnie. No dobra. A faktycznie nie można. To może po prostu żona jest ucięta już. Nie, po co by ją miał trzymać w kieszeni? Chwilatku, muszę jedną rzecz z niego wziąć. Ja sobie od niego kurtkę pożyczę. Zimno. A ej, on ma tą piłę? Ja ją wziąłem. A to oddasz? A potrzebna ci w tej chwili? Nie, ale ogólnie to... Potem ci oddam, jak mogę. Ja mam jeszcze jedną. A to weź, kopcij mi jak możesz. Mi się spaliła. Chwila, przeładuję tylko. To ogrodowa też się nada, nie? Piła ogrodowa to chyba... musi być zwykła. Chyba się nada. Gdzie dobra. Są te zwłoki? Gdzie są dobra. Te zwłoki? Tu ej. Turcjan, rosyjska ruletka, sprawdzamy czy trafi. Mam głości. Trudny bandaż, kurwa, infekcja. Gościu! O ty kurwa. Gościu! Widać, kto tu jest przygotowany na plan B. A ty Shiro? Ja mam inny pomysł. Jak przygotowany? No nie powiem. Pocisk szybszy niż maczeta. A psik. Ale smutno się teraz robiło. Czemu? No bo
Kurwa, nic nie mamy. Ja mam sterownikiem laserowym. I co? No, spaliłeś się wcześniej. Pik. Chory jestem, o, kurwa! Chodźcie, no! Co wy robicie? Dobra. Wiecie, że wszystkich zombiaki z okolicy zwołaliście właśnie? Tak, a co? Turcjan. Czy mi się wydaje, czy jego samochód jest spalony? Oczywiście, że tak. Turcjan, wyczuwam zagrożenie. Wyczuwam pewne zagrożenie. Że rano wstaniemy, nie będzie tu już lutu. Czemu? Samochodu nie będzie, chyba też. Jest, kurwa, jestem chory. Chyba w Meksyku już będzie. Ej, macie, no chodź, naprawimy to. Macie jakieś ubrania? Nie będą ci potrzebne. My ci pomożemy. Gdzie są kluczyki od samochodu, doktor? Wiesz, kto je posiada? Ten, kto po ciebie nimi pojechał. Nie ma, nie ma ucieczki. Stój! Odwróć się lepiej. Ja mam mniej do stracenia niż ty. Ja mogę... Strzelamy? Turcjan, szybka opcja. Bo odjedź. O kurwa. Taka, bo ja przeładowanego nie mam. Przeładowanego. Ten samochód nie działa. Dobra, ej, Turcjan. Czekaj, muszę przeładować. Szybko, Turcjan, bo tutaj kolega drogi nasz uciec chciał od... Jestem chory przez was, biady. Wysiadaj. Hector, do kogo ty kurwa mówisz? Abordaż. Turcjan, długo tam będziesz stał? No szukam na rzecz tego. Chodź, wyrzucę ci już tą amunicję, chyba że masz. To też. Dobra. Turcjan ucieka. O, wybierasz, może się napiję. O, ty tu jesteś. Mogliśmy dać Grześkowi, żeby się napił, wybierasz. Nie wierzę. Chuj. O, nie będziesz się kurwa męczył, cwaniaczku. Ała! A, tam zaraz kurwa pojadę, nie. Nie trafił. Już nie masz amunicji. Ja piję zrano na drugim końcu. Czy ktoś tam strzela, czy mi się wydaje? Zabiłem. Nie. To ci też... Pierdolę. No to co, lecimy do Riverside. Jaki zombie mi się włamał. Dobra, lecimy. Turystyczny. Dobra, lecimy do Meksyku na Riverside. Dobra, odzyskałem co moje, spierdalam stąd, póki jeszcze się nie zrespili. Turcjan. Ja tam biegnę. Turcjan, to gdzie lecimy? Ja jeszcze nie skończyłem, czekaj. No to ja już na ciebie będę czekał w Riverside. Ja ekipa tam... pokłóciła. Wcale dobra, każdy gra już swoją grę. Panuje tylko jedna zasada, nie budujemy się w domkach. Ja was kurwa dorwę. Dobrze, że mam samochód kurwa. Pierdalam stąd. A jaka szkoda, że ci widzimy na mapie, nie? Zaraz to wyłączę. Shiro? Ej, to do kogo dołączasz? Shiro? Chcesz mnie wziąć z sobą? A gdzie jesteś? A w domku, byś pojechał po mnie. Jadę po ciebie. Nie mam tu nikogo wokół, ale nie wiem, czy po drodze nie będzie gdzieś. Teraz mi zajmowałem plecak, nie wiem co w tym plecaku nawet jest. O, magazynki! Turcjan.
No. Krystian, to trzeba się chyba zająć jakąś bazą. Przygotować. Później będą wojny gangów. I byłeś. A ty już jesteś tu? No. Dobra, dobra, tu Krystian, ja będę czekał na Riverside. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Będę na Riverside, to tam... Tam gdzieś się, o, on zrobi. No bo ja chory jestem. Nie chcę. Musimy podjechać tak gdzieś po leki. Ciężkie przeziębienie. Riverside? Riverside. No to lecimy. Dobra, to my wyjeżdżamy z tego pierdolnika, w takim razie też. Eku, eku. Kiedyś się jeszcze spotkamy i postrzelamy. To na pewno. Ale widzisz, twoja strzelba ci nie pomogła. Ja wtedy będę kibicem. Jak to był sztucer. A, no to tym bardziej. Masz coś do picia? Chcesz może witaminy czy coś? Mam do picia, mam. To weź burz do schowka. Czekaj, a dobra. A ja wy sobie po eku nie przyszliście? Nie. Przyszliśmy gdzie indziej. Dałem tam nasze piwo, nie piwo, tylko ten. To poczekaj. Napój w puste. To weźmiemy ich eku w takim razie. Co ty na to? Nie wiem. Jak chcesz. Bierz się, bierz się. Zarobione. Kontrolowane. Wiesz z niego jest, które wezmę. Jest tu po prawej stronie. O, chyba cię pokręciłem, przepraszam. O. A nic mi się nie stało, z nikomu obrażenia. Czekaj, gdzie on ma ciało? Tam po prawej stronie, tam ci cię wpuściłem od razu. Aha. Ja myślałem, że tu zombie. Nie, to on. Ja tylko tak napomknę. Tak, tak wiem, że nie powinienem, bo wiadomo to. Zombie na mnie nie robią. To zostawiamy tutaj, to chyba zostawiamy tutaj. Ale co? W sensie wojny gangów, taki klimat wojny. Hej, no wiesz, jak się spotkamy, to może być. The Walking Dead. W sensie chodzi mi, że jak gramy tutaj, gadamy tutaj, to gadamy tutaj. Na Discordzie to tam inny uniwersum. To takie RP można trochę robić, no, jak się spotkamy. O to mi chodzi. I masz jakieś fajki? Mam. O, i akurat w sumie palimy razem. Aktor, dzięki za ten plecak. Proszę cię bardzo, stówka się należy. Chyba kulka w łeb. Ty to słyszysz, jak oni na mrożu? Nie. Ej, zabiłem was dwójkę! To chyba jednak było jakiś wyczyn, prawda? Był jakiś wyczyn. Co tu jest? Chyba wypierdolane wszystko, co to jest. Wow! Co? Ej, to moje przedmioty są! Co? What? Czemu ja mam dwie kabury? Może nie moja? Chuj mi dwie kabury. A, bo to jest podwójna. Ej, my tu mamy wrajeczywy agregat. Dobra, gdzie jesteś, Turcy? Ja wyglądam, no, kurwa, jak zjeb jakiś. Co to jest wyglądanie? Jeb dana, bo tych zbawiam za dużo. O, dobra, jesteś niedaleko. 98 problemów, ja pierdolę. Dobra, to będzie trzeba się uzbroić jak się... Cię chłopaki wkurwili? Znaczy, Turcjan to tam średnio słyszę, żeby coś gadał. Ty to się wkurwiłeś. Dobra, siadaj. Kurwi? Że ja, że muła, że się wkurwić ja?
A, czekaj, bo ty chcesz już jechać. Mhm. Podoba mi się klimat tylko. Kurwa, brudne bandaże. Piąty pocisk jeszcze mam, pęsety potrzebuję. Wrzuć mi jeszcze jak możesz fajki. Dobra. Jak znajdę w tym moim zapierdolniku. A póki co to sobie poczytam. Oj, zapierdolasz. Ej, to może ja naprawdę zmienię widoczność na mapie na przykład tylko na frakcję. No to. Chcecie? Zależy. Tylko prawda jest taka, że my się nigdy nie spotkamy. No pewnie nie. No chyba, że na końcu serii na jakieś wojny gangu. No właśnie. No chyba, że na jakieś wymiany towarowe, ale co tam. Chyba, że nie oszukujemy i na przykład po prostu, nie wiem, nie wchodzimy sobie do bazy, nie? Możemy tak sobie ustalić. Widzimy się, gdzie jesteśmy ogólnie, ale na przykład jak siedzimy w bazie, to jesteśmy bezpieczni, nie? Okej. Okay. Musimy znaleźć jakąś stację paliw. Ej, a masz może jakąś zapalniczkę albo zapałki? No właśnie nie. No to chujmy po tych fajkach. No też mi chuj był. Ja miałem 60 w tamtym podejściu. No jak jednego nie zajerałem. Jezu. Się nie wie w żadne drzewo. Spokojnie. O. Myślę, że możemy to przelutować. Bo ja tego paliwa już prawie, że nie mam. Rosjan, jak u ciebie? Powybijamy to wszystko. Ciebie? Ja próbuję się do jakiegoś domku dostać i odganiam zombie. To ty możesz przeszukać, ja powywalam itemy, które są zbędne dla mnie. Mhm. O kurwa, alarm! Ojoj. Nie mamy z czego tutaj szukać. O, stolarstwo tam pierwsze. Już idę. Do tego spierdzielam sobie. Biotyki. Mi by się przydały, nie powiem. Ale co? Antybiotyki. No, ja nie mam. Dobra, lecę. Ja mam tabletki na sen, tabletki przeciwbólowe i witaminy. W sumie nic mi się nie przyda. Tylko my poszliśmy po w ogóle przeciwne strony, nie? Bo wojny gangu. Bo ja się poszedłem do ciebie, ty poszedłeś w przeciwną. Nie patrzyłem, to bardzo biegnę. Ciebie. Dobra, to już biegnę tam w twoją stronę. No to częściłem wokół większość. Chodzi bardziej o to, że broń nie ma. Ja też. Ja wszystko nogami. Czy tam był motocykl? Był, właśnie dlatego się zatrzymuję. Może będzie jakieś paliwo przy okazji? No. Weź motocykl. Jak to się sprawdza? Ogólnie jest spójny, jakoś nie zobaczył kluczyki. Hej Roma, Kamia się pyta, ile jeszcze będziemy nagrywać. Kropka. Dopiero pół godziny mam. Nie ma. Mąż tryb zbieractwa, sprawdź czy tam nic nie leży wokół. Ja cię nauczę grać. Czekaj, jak to się włączy ten tryb? To tu lupę. No, Turcja, to musimy sobie jakoś poradzić.
i przeszukuj dookoła. Będzie dobrze. Nie bój. Poradzimy sobie jakoś. Ale nic nie ma, ale być może... Jak mam łom. Zewnątrz mnie zginiesz, a nie czekaj. Ja tu mi siada tylko tylko musimy znaleźć ten młotek, śrubokręt i piłę. I kurwa, ja tu widziałem gdzieś łom, że był. Ja mam łom. Dobra, ja też mam już. Masz rurkę, nie łom. No ale łom też mam. No i źle ze mną. Mogę nie przeżyć tego, wiesz? Kanister na benzynę, dobra. Teraz weź jeszcze benzynę znajdź. Mam kluczyki do auta. Ale auto jest chyba pozwolone. Zbiornik paliwa 0. Nie wiem jak, ale poszedł do mnie zombie, jeszcze udało mi się uniknąć żadnego zadrapania i ugryzienia. Mam drugie kluczyki. Zbiornik paliwa trochę zostało, jest. Jakie zetnij drzewo. Nie bezyny. Średni wiatr. Dobra, trochę złapałem tej benzyny, więc jeszcze trochę ujedziemy. Ty no. Jedzenie zostawisz? Takie rozjebane już. Zepsute. Ale widzę, że tutaj to zombie nie brakuje w naszych terenach. No tu nie. To jest dużo. Tyle grup, port, wszystkiego. Bo jak chyba ze dwóch? No dużo tego paliwa nie ma, ale... Myślałem, że nie zapali. Jak go będę obtłukiwał, to już nie zapali potem. Jakoś mnie zniosło z drogi. Zobacz na mapie, gdzie jesteśmy. Cześć. Zaraz dotrzemy do jakiegoś miasta. No widać właśnie. O kurwa. O kurwa. Jest zombie, ja pierdzielę. Eku, eku. Ale to jesteś... Każdy. Najgorsze jest to, że samochód pisaną. O, dobra, wyjechałem. To jest jakieś miasteczko? Tak. Duże? No, dosyć duże. Jedziemy dalej. No, ale tu są hordy. Dlatego tu się nawet nie zatrzymuje. Tam jak się wyjebał. A, gdzie ty aktor jest? Aha, dobra. Jak to jest? Zaraz wyjedzie z miasta. Kieruj mnie do jakiegoś małego miasteczka. Ja ten dom przeszukiwałem już. Dobra, do małego miasteczka. Ja się tak tylko jedziemy wprost do, kurwa, ogromnego miasta. No dobra, ale przejedziemy sobie w prawo i jakoś... Jedziemy? Drzwiami. Przejedziemy. Dobra, z dużego do ogromnego. Jaki plan? Bo do miasta, nie? Prawdu iść. No, tylko... Możemy minąć ogromne... Bo to będzie ciężka wyprawa. Czekaj, jedź ciągle prosto, ja ci powiem, kiedy masz skręcić w prawo. Wy gdzieś jeździcie, koledzy? No. Skręcaj w prawo. My już tutaj sobie kile nam, tutaj tylko siedzimy i płuczemy się. No, słuchaj, tutaj o, jest nie taka wiem, nie. Kurwa horda, że się nie da tutaj zostać, nie damy rady. Takie miasto wielkie, że to szok. Dobra, prosto.
A właśnie, tylko gdzie planujemy się budować? Dobrze. I tutaj jakby w tą dziwą skrętną drogę. Tak na lewo. Zobacz, jak ta mapa wygląda. Ja mam tylko taką mini propozycję, bo tutaj mam jakiś taki teren, taki pomiędzy domkami, taki, nie wiem, pusty. No i tu już jest sama prosta droga. Gdzie tutaj? Tutaj, tu gdzie stoję dokładnie. Zobaczymy, wprost będzie jakaś stacja, miasteczko. O dobra, tu jest miasteczko, ale tutaj są biegły, dobra, nieważne. Ja chory sobie znaczy, do miasteczko, no. To jest no, miasto. A faktycznie. Nie wiem, tak pytam. Jest to ogromne. Nie pasuje. No dobra, to tylko musimy iść po picie, po jedzenie. Jak się ubiór coś. Ej, to w sumie aktor, powiem ci, że z takiego 2-0 naszego zrobiło się 2-0 prawdziwe. My się zatrzymamy. Zeszła ze strzema ząbykami? To. Wojna gen. Raz wam wyklipię. Weź tych po lewo, po prawo w sumie. Tu pisze powinno być. Miało wyjść tak, a wyszło. Aaa, tu jest ten. Ten. Tutaj jest wędki jak... są. No wędki. Jest woda. Gdzie woda? W beczce. W beczce woda? No to się napije. Ugryzł mnie. Ja pierdolę. Napój puczca, dobra. Nie wymierzyłem zbyt. I od razu. O, widzę tam jakiegoś takiego w dobrym stanie Ewana. Zadrapał na szczęście. Tylko musiałbym gdzieś odpocząć, bo ledwo idę. Tam jest ten, restauracja. Jedzenie będzie. Może jeszcze nie się nie zepsuło. Tu muszę szybko sobie bez rękawnik podrzeć. Więc muszę zjeść na szybko. Weź mnie wydepuj. Zobacz, czy do końca nie ma. Nie, luz. Wszystko jest git. Zamknięte? Zamknięte, jakbym miał. No to... Jakbym nabił sobie elektrykę, to mógłbym to na spokojnie pana odpalić. Jest zombiak. A nie chcemy szyby rozbijać? Weź zombiaka z po lewej, skip. Może. Dobra, to rozbijam. Akurat zrobił na chwilę, miałem. Wyłącz samochód, a to zabij. Nie pierdol. Ugryzł cię? Nie mogę mu uderzyć. Czekaj. Nie, dobra, nie trafił. Dobra, kolejny raz. Nic tu nie ma. Zobaczmy bagażnik. Na dwa fronty. O. Akumulator, kanister na benzynę, jakieś takie mechanika, nie? No. Dobrze wiedzieć. W sensie, pytanie, mamy tutaj klucze, czy nie ma tutaj klucze? Nie ma. Nie ma. Coś mi tutaj się pokazało, że kluczek? O, jest kluczek. Zobaczę, czy budynku nie ma. Do auta. Może zombiaki będą miały. Do tego auta? Do okna. Do tego tutaj. Auta jest kluczek. No okno. Dasz sobie radę? To. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. A moja postać musi żreć. Można zjeść jeszcze te frytki. Uważaj. Uważaj! Panuje się? No lekko. Wyszarzałeś się tam, tak? No. Dobra, dziwne, że w stopę mnie walnąłeś. Nic tu nie ma ciekawego. Nie było. Znaczy, tak myślę, nie ma tej zombiaków w momencie? No się nie. Tam jest ich dużo, ale tam coś przy tym aucie leży. Bo przydałoby się tam. Żreć i żreć. Tylko ja może bym gdzieś usiadł chwilę odpocząć, bo moja postać no. Może biec. Pewnie. Będzie jest porażka, jeżeli chodzi o paliwo tutaj. Zdane rękawiczki. Siekiera strzacka to była.
Już mamy dwie. Dobra, nie ma niestety nic. To jakiś zombie idzie. A, ostaw go. Spróbuję się tam przebić. Tam jest kład. I cebula zje całą. Chwila, chcę tylko coś sprawdzić, nie? Bardzo możesz spróbować zabić. To Rucjan, powiedz coś. Halo, halo. A ty Skip coś powiedz. Halo, halo. Dobra, wyczuwam tą różnicę, już będę wiedział. Bo musiałem to znaleźć, ten punkt taki zaczepienia. Idziemy. Chwilę odpoczywam i zaraz lecimy. Jak wygląda trasa? Już wyjeżdżamy. Możemy jechać prosto, tam są jakieś budynki, możemy tam odpocząć przez jakiś czas. Poszedłeś tam tą falę wybić. No, co do tego, to budynek jest. Powiem ci Skip, że ja bym się zajął swoją postacią tutaj teraz trochę. No co? Więc dawaj, wytłukiwujemy ich i ich jest sporo. Już tych po lewej buty wojskowe. Masz buty wojskowe w tym. One są fajne. A gdzie? Przy tych zombiakach u mnie. Prawie wszystkie mają. No większość też ma gogle ochronne. O, mam problem, ledwo mogę iść, musisz mi pomóc, bo inaczej jestem w dupie. Gogle coś daje? W sumie nie wiem. Uciekaj, wsiądź do samochodu, wsiądź do samochodu, wsiądź do samochodu. Chodź. Kurwa, nie mam jak wsiąść. Dobra, mam młotek już. W sumie założyłem sobie słuchawki, a tak... Kurwa, goni mnie 5 zombie, ja nie mogę biegać nawet. Czyli, że samochód mamy, czy... Znaczy, ja mam dwa... Gdzie parę kluczy? No kurwa. Dobra, są zajęte świeżym mięskiem, jeszcze krwawie. Śrubokręt mamy chyba. Ja mam jeden. Ja mam. Mam jeden swój, ale wezmę ten lepszy. O, torba sportowa. Weź sobie ją. Uciekaj, Skip, nie daj się zabić. Wsiądź do samochodu i ich rozwieź. Się ja próbuję, ale też mam kurwa ciężko, bo... Już goni mnie 2, 4, 6, 7. A tam uciekaj. Z mojej strony idzie dużo. No nie weźmy, czekaj, chodź. Zrobimy coś takiego. Ściągnijmy je od stole. No po kolei. Wezmę torbę i można... A zaraz paliwo skończy. Dobra, ważne, żeby się przejechał. Tylko nie mnie. Krajne. Uważaj. Uważaj. Jadaj do samochodu. Staraj się ich rozjeżdżać. Ja myślę, że paliwo zabraknie. No nie pierdol, że mnie ugryz. Nie, zranienie. Dajesz sobie tam z nimi radę Turcjan. Aha. Jest okej. Dzięki. No. Dobra, ja tą torbę mam już przy sobie, to... Okej. Dobra, najbem. Jak dasz radę tutaj do mnie podejść, to mamy tutaj takie trzy samochody i duży sklep. Idziemy. Nie przeżyjemy chyba tego. Tylko uważaj na dół. Chcemy od przodu. Mam brudny bandaż wszędzie. Mam kulę w środku od aktora. Nie mogę też siąść?
Mogę. Stój. Stój. Tylko ja muszę mieć elektrykę na poziomie. Nie mogę wejść. Dobra, jedź. Ty ją możesz? Czy w ogóle w środku? Ej. Ej. Turcja. Widzę. Odejdź trochę dalej. Dobra. Ogarnij, teraz kliknij pał i wysiądź. Albo w ogóle wysiądź. Po prostu wysiądź. Stój i wysiądź. Ogarnijmy elektrykę poziom drugi, a Endemuk takie okłady na przykład tam wsiąść, nie? Mhm. No dawaj. Czyli zegarki wybierać w sumie. No, będę je rozkręcał i po prostu wbiję drugi poziom i z automatu mogę je odpalać. Dobra. Kurwa, jeszcze zajebałem. Gdybym miał młotek, to mógłbym te drzwi rozebrać. Moglibyśmy wejść, a tak to muszę szybę wybić. Nawet się nie ruszyły. Chociaż... Chyba ja wezmę po prostu ciebie. Patrzę, czy w ogóle jest tu coś wartościowego. Jeden idzie do ciebie. Dobra, wezmę najważniejsze rzeczy i spadam. Myślę, że możemy tam potem... szukać to. Gdzie tylko tym grupą zajmę. Ja pierdolę, jak powiedziano. Jakbym się oglądał odcinki, to byś wiedział, to jest nasza taktyka aktorowa. Dzięki. Dużo mi pomogłeś naprawdę. Dzięki tobie w sumie przeżyłem. Tu jest jeden zombiak, ale to ty go musisz niestety zabić, bo jestem w takim stanie agonalnym, że to szok. Zegarek. No i chuj. Nie mów, że nie żyjesz. Nie, no w sensie chuj, że nie żyje ona. Drugiego mam tu na wyjściu. I tu trzeci idzie. Wiem, sobie powinien poradzić w tym stanie, ale i tak jest kurwa tragedia. Z tyłu ich jest dużo w sumie. Najważniejsze w ziemi, nie mamy broni, żeby tak z nimi walczyć. W sensie nawet nie, nawet może nie broni, tylko poziomu do walki. Ja mam rurę metalową jeszcze jedną. Mam krótkie obuchy na poziomie drugim i pół. No, a co widziałeś z tym ciekawego? Jedynie piłę, trochę cukierków. Nie było nic takiego wartościowego. To papieros, to nie wiem, to jebać. Patrzyłeś te samochody, czy... Nie. To nie. Skip, postaraj się znaleźć pensetę. Da ci tabletki przeciwbólowe? Dużo mi to nie da. Muszę się znaleźć łazienkę. Klucz do rur. Do tego samochodu musiałbym całe drzwi wymontować. Pęseta jest. A na co ci... A, przecież masz tą ranę w tym. Muszę kulę wyciągnąć. No. Dostałeś pociskiem. No spokój, że właśnie ją wyciągam. A co dostałeś? Co dostałeś? Ciężki ból i krwawienie, fuck. Doktora wtedy dostałem. A w co? Brzuch. Widzisz, ja to mam cela. Strzelałem w najważniejszy. Ty może przeżyję. Kluczyki. Wow. A jak auto? Czekaj, zobacz sobie stan. Najgorsze jest to, że jestem chory, kurwa. 53%. Wiesz, chodzi nam o to, żeby dało się jechać. No, nie, pojedzie. 3 paliwa ma. W środku. Ty, to mi strasznie, to strasznie krwawi. Tylko paliwa jest strasznie mało. No. Gdzie jedziemy? Co my potrzebujemy teraz? Znaleźć miejsce na bazę. Znaczy to mamy tam chwilowo ustalone, ale tak to można jak i główniejszej. Ja w sumie odpalę sobie tą dużą mapę. Zombiek jest na zewnątrz, możesz go zabić? To na internecie. Już. Ja bym chwilowo gdzieś przystał, bo przydałoby się coś zrobić. Nie ważne, wraz mi do środka, chuj. Zobaczę, jak to wygląda.
Czy już go zabiłeś? Właśnie go kopię. To nie mnie. Dawaj go. Bo jeszcze brakuje nam siekiery do ścięcia drzew, poziomu stolarstwa. Wiecie dlaczego, wiecie co mnie najbardziej boli w tej chwili? Że nikt z was nie prowadzi kanału na YouTube. A właściwie dlaczego cię to boli? Bo moglibyśmy zrobić takie dwa obozy. Moglibyśmy po prostu... Ktoś by u nas mógł nagrywać i tak. Tobie wysyłać film. Znaczy... Byś... Nawet montował. Nie. Albo i ktoś po prostu, wiecie, by sobie no, na kanał wrzucał. Jedna jakby pozycja u mnie, a druga u niego. Lucian, popatrz. No jaki zębek szybka. Patrz jakie auto. Auciska. To jest dopiero auto. Ale auto. Dużo... O, naprawa samochodu. Ej, to jest samochód z kluczem. Słyszałem rozbicie. To jest samochód z kluczem w dobrym stanie. Całkiem nieźle. Ej, to jest samochód w dobrym stanie, tylko musimy poprzelewać. Musimy do niego poprzelewać tego. Symulator. Musimy do niego poprzelewać te paliwo i będzie. O, ten też ma klucz. Ten biały. Chodź, wchodzimy tutaj, bierzemy butelki i przelewamy. Oczywiście, najpierw musimy wszystko wypić ze stołu. A no tak. Ej, kur... Piłem. A to by się Shiro przydał. Znalazłem karabin. No tutaj, a tutaj to byś był jak w raju. O tutaj... panie! Dobra, tu się zostajemy. Dobra, bierz karabin, bo ja nie umiem z tego strzelać. Zostajemy. Już bije Bourbon. Bierz go, nauczysz się. Czekaj, zero. Pierwszy Bourbon. Drugi Bourbon pijemy. Tu jest cały składzik pełny. O kurwa. Idziemy pić. Do rana może wstaniemy. Upojenie alkoholowe już poziom. Yahoo. Klucz do rur sobie wezmę. Ty, który ty rano nagrywasz odcinek już? Trzeci? Mhm. Ja wpierdzielę. Czy one mogą przez metalowe płoty przechodzić? Chyba nie. Taki? Zależy jakie, czy wysokie, czy takie niskie. Jak takie niskie, takie... to mogą. Podwójne nie powinny ci przeskoczyć. Powinny zacząć się obijać o to. Bo to fajne miejsce jest, tylko właśnie kurde. Do brzuchu mam głęboko rany. Zależy, gdzie ty chcesz to zbudować. Nie, bo ja na mapę patrzę, wiesz? On jest mniej więcej tak na... Ej, mam taką propozycję, nie? No. Znaczy, to jest tylko moja propozycja dla ciebie, Turcjan. No. Popatrz, odtąd postawić ścianę. Ty chcesz dostać się. Odtąd. Tylko pamiętacie zasady? No tak, i to będzie, na, ale to będzie nasza wybudowana odtąd. Kurwa, przypaliłem zupę. Odtąd. Mhm. Wymienimy tą tutaj ścianę. Wyburzymy, no. Na naszą. I teoretycznie mamy postawione obie, jedną ścianę wybudowaną tak, o, tylko jeszcze będzie trzeba dobudować sufit, podzielić jakieś pomieszczenie, mamy miejsce, nie? Dobra, to ja ci jeszcze wyślę to miejsce. A później możemy, no. Później możemy to miejsce przebudować i będziemy mieli jeszcze większą bazę. Teraz zobacz to jeszcze, kiedy się na Discorda. No to jest porządne miejsce. To jest fajne, tylko właśnie czy jest jak tylko, z tym płotem. Tylko wiesz, tylko wiesz. Dolicz to, że tutaj będą się nam respić cały czas zombie. To po pierwsze. Po drugie, tutaj jest masa, tam na tym screenie, nie? No. Jest masa jakby domków, co znaczy więcej tych zombie właśnie. Więc mielibyśmy codzienne pobudki z okolicy zombie. No po razem do drugiego domku wrajczyka.
Więc ja bym radził tutaj, bo jak zrespią się, to tam. A tutaj raczej jak wyjedziemy, to od razu pojedziemy, one tam tutaj nie będą przychodzić. A tam się w ogóle nie rozbią. Chyba, że chodzić tutaj obok, ale tutaj obok też się nie powinno. Ale ja chwilowo, no, ale ja chwilowo rzucę mnie na propozycję, idziemy pić. No i teraz dobrze prawisz. Widzę, że bym odpierdala ładnie. W ogóle oknem po dziwne drzwiami. Co to, po co nam drzwi? Idziemy pić. O, czerwone wino. Shiro, byłbyś tutaj jak w raju. W sumie tutaj też nie jest tak źle. A tutaj to jest pięknie, no, takie miejsce. Takie low. Mam karabin z 20 nabojami. Będzie na aktora. Dobra. 21. Będzie. Muszę się odpłacić za tą kulkę w brzuchu. 21 naboi mam. Dobra, takie upojenie, że to ja... Nie jesteś... Ja możemy wymyśleć. Nie jesteś w stanie więcej zjeść, już nie mogę piwa pić. Ty mnie kurwa chcesz skusić tym, co, żebym do ciebie przyszedł? Tak, oczywiście. Dawaj, chodź, usiadamy tutaj. To ty chcesz, że tak powiem, sojusznicze... O, czekaj. Gadanie, w sensie pertraktację, czy jak? Ej. Mam karty? Ej, mam. Dawaj się, trzeba screena z tego zrobić. Czekaj, to trzeba te porozstawiać. Czekaj. O, butelki wszędzie. Oczywiście. Jedną przy jednym, drugą przy drugim. Więcej. Jak to pięknie będzie wyglądać. Tylko ty musisz tak od boku usiąść, żeby było widać postać, w sensie, no. Czekaj. Będzie się rozstawiam. Warsztat rozstawię. Wzywanie demonów. Wzywanie. Ja tu jeszcze mam. O, pustą też położę. Wzywanie demonów. Dobra. Kurwa, infekcja mi się zrobiła na ręce i na nodze. Tylko musisz tak usiąść, żeby patrz na te karty. Co ci się stało? Infekcja mi się zrobiła na nodze i na ręce. Ja spróbuję jeszcze bliżej usiąść. Tak dosłownie, wiesz, tak kawałek od tych kart. Musimy znaleźć jakieś antybiotyki, bo ja mam z tym problem. O, perfekcyjnie, dobra. Screen zrobiony. Zjem. I kurwa, no. W tym kasku jeszcze. Wysina tego. No ogólny. No i teraz musimy znaleźć paliwo. Shiro, zobacz na ogólnym wzywanie demonów. Wzywamy ciebie. Ty mnie kurwa od demonów teraz wyzwałeś. Karty Tarota i wyzywamy. Dobra, skip. Sprawa wygląda tak, że musisz, jeżeli znajdziemy tu jakiś samochód... O, Wiktorowa. Dobra, właśnie. Chodź. Ja tu wywalam rzeczy do tych szafek. Dobra, chodź, weź. Wysiądź i obczyszczaj. Ja też spróbuję, ale nie obiecuję, że cokolwiek obczyszczę. Chodź, weź, usiądźmy sobie tutaj i zacznij czytać książkę o stodarze. No są, i to dużo. Położyłem ci tam po prawej. Tu masz książkę o stolarstwie, ty już sobie zacznij czytać. Tył. Ja też zaraz zacznę czytać, jak to przeczytasz. O, to mi zajmie. Dobra. Przepraszam. Usiądź tylko przy wzywaniu demonów. Stopę mi znów jebać. A całym środku ciągle. Wiesz, że w stopę, a nie w co innego w dupę na przykład. Oczywiście. Uciekaj. Szybko do samochodu.
Byłeś? Tak. Kurwa, ile ich tu jest? No, robandażuję sobie tą stopę. A ty się nie miałem książki w sumie? Mam stopę zabandażowane. Tinkerer drugi. Żeś mi wyjebał w stópki. Nie mogę ci dać to. Tylko... Możesz sobie to przeczytać. A co wyrzucisz? No. Nie mam paliwa, już proszę mnie tu jakoś zabić. Łatanie łodzi. Dobra. Dobra, przeczytam, dobrze wiedzieć. Teraz mi zabraknie paliwa i będziemy w dupie. Jeszcze się włączył alarm w samochodzie, no kurwa! Dobra, już pójdę. Ja już nie mam paliwa. Nie masz? No, końcóweczkę. Naprawdę mega końcóweczkę. Jedziemy na oparach. Paletka, no to jest za dużo tego, no. Ja w takim stanie nie dam sobie rady. Ja jednego zombiaka nie mogę zabić, a są dopiero kurwa hordy. Magazyn przecież. Nie, znaczy na tym serce jest wypicie tego. Tego stolarza. I pójść paliwo. Dobra, sorry, wziąłem jedno piwo. Sorry, pokusa była zbyt wiele. Butelek mamy tyle. Sprawdzam mapę. Tyle, bo tu jest nawet ładny budyneczek, tylko. Kurwa, ale on niedaleko w ogóle. Słuchaj, picia nam tutaj nie brakuje. No nie brakuje, na pewno. W magazynie, tutaj pod ręką. Na razie to się martwię o siebie. Ja o wodę się nie martwię. No, widzę tam, widzę... Powiedzenie też. Stacje pali, w sumie jest daleko. Nos. Dałoby się zatankować. No. Albo nabrać do kanistra i natankować te auto sportowe. No, bierzemy auto, właśnie idziemy tam orę. Bo sportowe akurat to fajnie by było tak pojeździć nim. Czekaj, w sumie zobaczę, od którego możemy mieć ściany, czy... Ściany. Ja muszę mieć młotek w ręce, czy co, żeby móc zobaczyć, jak się budzę? A masz młotek? Odłożyłem tam. A, dobra, widzę. W sensie tu robimy chwilowo magazyn taki tak, na... Tak. Nie ma sensu na ziemię porzucać. Zabijesz tą dwójkę? Co? Dobra. Jak patrzę, to potrzebuję to, żeby zrobić chwila ściana. Znowu mamy ramy ściany z drewna, to jest na drugi poziom stolarstwa. Bardzo poważne obrażenia. Też jestem w niezłym stanie. Widzę nam, gdzie jest biblioteka, gdzie jest taki duży market z rzeczami. Ale po czasie będzie można zrobić też ogrodzenie z drutu. Próbuję tabletki to zażywać, żeby coś sobie poprawić. Zobaczymy w tym marcie, w gigamarcie. Stolarstwo poziom trzeci, to możemy skrzynię robić. No potrzebny tego domu, nie? Dobra. Myślę, że tak, a nie, bo ty książki przeczytałeś. Kurwa, buty mam znoszone, co? Ile masz stron tego? W stóp... A nie, ja cię walnąłem przecież w stóp. Połowa. Aha, jakby one są rozjebane totalnie. Ja chodziłem w skarpetkach samych. A, no dlatego tak się pogryzły. Nie, no nie pogryzły mnie ani nic. A. To usiądę, poczytam z tobą. O, ja ci poczytam na głos. Wrzucam te buty, biorę od jakiegoś zombiaka. Można, jak to wygląda? Wy tam walczycie o życie, my siedzimy, ten czyta książkę i kręcimy sobie. Życie to jest mało powiedziane. Ja ani sam. Zobaczymy na odcinkach, jak to u was wygląda. Przejebania.
Bo oni powoli nas jadą, wiesz? Nie, w takim stanie to wiesz co, my nawet kurwa jednego zombiaka nie możemy zabić, a ty mówisz... Znaczy nie, no ja to pomogę, ale... Ale ja mam tyle HP, że dostanę jednego strzała i zdycham. A wy już wiecie, gdzie wy... A wy już wiecie, gdzie się chcecie budować, czy tak? Tak mnie goni. Nie wiem. A dobra, to tu jest za domkiem. Bo my chyba najpierw chcemy bazę ogarnąć, co nie? No ja też. No. Później jakaś eksploracja. Ale ja muszę być przeżyć, aktor, to jest kurwa problem. W sensie ja mówię do tego, do Turcji. Myśmy podbierali narzędzia po prostu i możemy działać. Dobra, dobra, dobra. No. Uważaj. Bo jeszcze dwa takie ważne miejsca pojedziemy. Tam bo brakuje zombiaki. No brakuje nam siekiery i w sumie... No. Jeszcze musimy nie podejść, nie podejść do mnie, nie podchodź do mnie, bo jak cię walnę, to po tobie. Dobra. Z jednym sobie poradzę. Dobra, dobra. Strzelaj, strzelaj, to przypadkowo, wiesz, tak on, niech ci się on zmieni, tak... Jak wiesz, w lewo. Poważne obrażenia, tylko połowę HP. Jak wiesz, jak niech ci się tak lekko broń wyślizgnie, tak... Aha. Że mi? Nie, że skipowi tak lekko, wiesz, niech ci się skip broń tak lekko. Ty, ale ja mam... Sporo, jeżeli chodzi o HP. Tak wiem, ale wiesz, tak, tak przypadkowo, tak. Spierdalaj. No nie mam skrajne przeciążenie już. A jeszcze 50. Mam od cholery jedzenia przy sobie, a nie mogę go nawet zjeść, ani nigdzie wsadzić, bo nam się bagażnik rozpierdolił. Czy ty jesteś głodny w ogóle? Mam wrażenie, jakby mi głód nie spadał. Ty, godzina 7 odcinka. Muszę kończyć.